Dobra, możesz tam jakoś, ja pokażę odznakę, jakoś też radę. Dobra, okej. Okay. No, do widzenia. Dzięki wielkie. Dobra, zapraszam. Jeszcze raz imię pana, bo nas wszystko to kojarzy, imię Jack? Czy... Jack Ham. Jack, dobra. Dobra, panie Jack, zapraszam. Tutaj znajduje się szatnia. Tutaj? Mam taki kombinezonik, jak wy macie? Tak. No, tak jak ja. Zobaczmy, tutaj jest pana szafka przed nami. Tak, tutaj z kwiatkami? Tak. Kliczna. Mogę... Ojeju, to są dla mnie rzeczy? Tak, tam mam mundur i niestety w pana wypadku kamizelka, bo jest pan na stopniu kadeta. Okej. Najpierw tutaj pan sobie włoży o mundur i teraz kamizeleczka zarzucimy. Pasuje mi. Pasuje panu, tylko kamizeleczka. Cieknie. O, idealnie. My to jak bracia, bliźniaki Kramp. Dobra, idziemy dalej. Mi się bardzo podoba, ona niby jest jakimś tam shieldem wstydu, więc nie wiem dlaczego tak się uważa. Nie, shieldem wstydu są czerwone włosy. Następnym elementem, panie Jack, jest zbrojownia. Zbrojownię trzeba pilnować jak oka w głowie. Musi panią zamykać, otwierać, trzeba na nią uważać. Tak jest? Dobrze. Dobra, chodźmy. Trzeba pan tutaj wystukam pin. Dobra. Zapraszam. Tutaj ma pan dostęp do zbrojowni. Tak? Ojeżdżę, jakie karabiny wielkie. Bizona można cię uszczelić. Szafka pierwsza i druga. Weźmy pan bierze proszę radio i GPS. Radio, GPS. No. Dobra, i na razie tyle. Radio i GPS-a mam. Tak, dobra. Mam tam odpalić weźmy... sobie? Proszę pana. Weźmy pan tutaj sobie GPS-a, pan sobie weźmie do ręki. Momencik, bo mi matka mi dzwoni na telefonie, przepraszam. Okay. Sekundkę. Już jestem. Dobra, już? No, matce muszę odbierać. No, mama najważniejsze, to się mówi, tak? Weźmie pan GPS-a i tam ma pan takie dwa przyciski. Przytrzyma i pan go zresetuje. Dobra, moment, tak i tak, no. Jest? Jest, mam zrobiony. Jest pan. Pan na numer oznaki 275. 275. To jest mój numer oznaki. Tak. Musi pan pamiętać zawsze, żeby zresetować GPS-a, kiedy pan wchodzi na służbę, schodzi. Ogólnie jak jest jakiś pan problem, to pan nie się przewróci, żeby zresetować tego GPS-a. Dobrze, a takie pytanie mam. Czy jak jest zresetowany, to wy widzicie, gdzie jestem? Bo w razie interwencji, to ja bym chciał mieć wsparcie. Tak. Teraz już mamy pana tutaj na GPS-ie. Dobra, następny tam. Weźmie pan sobie radio w dłoń, Motorola, porządna firma. No już biorę, momencik. No i co tutaj? I odpali pan sobie tam wyszukiwarkę kanałów. Dziękuję bardzo. I przekręci pan na kanał numer 1. I pan dociśnie przyciskiem. Wtedy powinno pana przerzucić na częstotliwość numer 1. Tak, mam częstotliwość numer 1, no. Jasne. Teraz pan tutaj sięga do radia. Ha? Tam jest taki, na tym radiu taki... Taki przycisk przypominający literę M. Sięga pan pod to radio, tam pan wkłada part. I pan zgłasza. Twój numer oznaki, status pierwszy. 275, status pierwszy. Dobra, jasne, udało się. Następnym, zresztą jaką pan robi, zbrojowni, pobieram paralizator. Za funty serduszka na czacie. Jaki pistolet. Gdzie to mogę zabrać? Tutaj, w zbrojowni. Tutaj musisz pod tą szafką, on otworzy. Dwa złote. Dziękuję za dwójkę. I wziąć pałę. Pałę. 374 plus 1, kod czwarty do kodu szóstego. I pistolet. Tylko zwykły, nie bojowy. Tam pan pistolet. I paralizator. 274 plus 1. A latarkę brać się nie? Latarkę też można, no. Na wszelki wypadek zawsze. W dupę będziemy świecić, bo oni czasami tam narkotyki przenoszą. Tak. Widziałem kiedyś w dokumencie na Discovery. Wszystko jest? No. No to wychodzimy. A właśnie, tak chciałem powiedzieć, że ja nigdy w życiu z krótkiego pistoletu nie strzelałem. Zaraz podjedziemy na Szczenicę. Okej, świetnie. Ja też. Aha, kolejny. Ma wziąć pistolet? Tak. To samo strzelamy. Ja zamknę, panie. Dobra. O, zamknięte na cztery spusty. Dobra, idziemy teraz do garażu. Zaraz, muszę mi gadać. Już co tam. Dobra, biegnij tam i spuści mostro pierdol. Ja to zaraz zrobię. Tylko to ma być porządnie. Spokojnie, słyszysz? Ja się znam na opierdolu. Patrz, jaki zwierzyniec, patrz. Ja to już ogarniam, momencik, już. Idziemy z tobą, to jest zwierzyniec. Ta Pixa, wbijaj na komendę, wybijaj jaja. Co tu się kurwa dzieje? A tu jest zasyw. Dobry. O kurwa! To trzeba rozkroić!
Co to kurwa jest, panowie? Proszę wypierdalać stąd! Proszę wyjść, tam są drzwi! Tam są drzwi marki Gerda! Proszę wyjść, opuścić teren! Proszę opuścić teren, już! Proszę zejść! Proszę zejść, może panu coś stanie! Proszę... O nie! Proszę wyjść! Proszę wyjść, naprawdę, panowie i panie, proszę wyjść! Dobra, spierdalamy, spierdalamy! O nie, zaraz pałac sprawiedliwości was do siebie! Już uciekać mi stąd, cyczy! Już, uciekaj! Po mnie wiesz i cię nie ma! Już, już, nie ma cię, bo spały dostaniesz, już! Nogi wyżej niż głowę podnoś, już! Musiałem pałą pogrozić. Bo inaczej nie chcieli wyjść. No to już wiemy, gdzie wszyscy kurwa. Ludzie. Chyba się kolejna. To oni kurwa tu dyskotekę zrobili? Olaf, no nie, chciałem się dyskoteka na komendzie. Udało mi się dostać właśnie na... A ty byłeś na egzaminie, czy co by miałeś? Ej, czego tam chopie, chopie, wróć! Czego zapomniałeś? No, no, no! Już, poda... Już was nie ma wszystkich, proszę spierdalać stąd! To jest komendia, a nie jakieś dyskoteki! Proszę uciekać stąd, już! Widać panie Rudy? Lecimy! Ja pierdolę. A nie koniu, pan też na polanę, a nie pod komendię! To nie był mój pomysł, panie panu. Tak, bo zaraz się wylegitymuje i dostaniesz 500 mandatu i 48 godzin od czapki! Kurwa, na co? Za bycie koniem i przeszkadzanie funkcjonariuszowi w czynnościach funkcjonariusza! Dobra, duży portelo! No już, już, nie ma was! Kurczaki, cholera jasna! 901 do 275. Co tu się kurwa stanęło? Wszystko. Ha! 275 z głowy. Przepraszam, chcę pomóc. Tu? Dyskoteka. Mamy nowego kadeta. Witam. Witam, witam. Jackham. Z Filanty. Siemano, kumplu. Siemano. I co, mandacik zapłaciłeś? Nie, puścili mnie. Wiecie, to jest mój kumpel. Jesteśmy kolegami. No, my jesteśmy Jedny kolegami, on strzeże prawo. Słuchajcie, panowie. Ja jadę na służbę, mam służbę do zrobienia. Trzeba służyć, służyć trzeba. Jakbyście coś widzieli niepokojącego, to dajcie znaka. Tam fura trochę stoi źle zaparkowana. A, o, króciutko z tą furą trzeba jechać. O Jezus, kto to tak zaparkował? Chodź jak do radiowozu. Ale zobacz, jak, zobacz jak zaparkował. Który niebieski? Ten? A nie proszę ten. Czekać, proszę czekać! Stój, stój, stój! A to też jest szeryf, spokojnie. No, tak. Ale tak, żeby szeryf zaparkował! No, na szybko jechałem na wezwanie przecież. Aha, no dobrze, no. To dobrze, panie szeryfie. A już mandat chciałem wlepiać. On ma wyższą rangę niż my. A nie można wyższy... A jak on... A teraz stanął dobrze. No. Czekaj, ja mu tylko reprymendę słowną dam. Panie szeryfie, nie było można tak od razu? Kozak. No przecież przed chwilą się przedstawiałem, kadecie. No, to panie szeryfie, mówię, nie było można tak od razu? Można było. No, ładnie teraz wygląda. Zostaw go. No, ale no dobrze, no, chciałem mu reprymendę dać. Dziękuję bardzo za dodajcie. Kurczę, ale ich pognałem. Trochę szczęka mnie boli od krzyczenia. Ale jak pałę żem wyciągnął, to... Od razu spierdalać. Od razu zaczęli spierdalać. Grzechu, dobra, do czekajcie, bo oni tam wsparcie się na tym szpitalu. A na szpitalu tak? Wsparcie? 8 plus 1 kod 4 do kodu 6 strzymca. Tutaj jest mechanik na prawo. Tak, tak. Wyjeżdżamy. O ja pierdolę. O, bandyci to są. O kurwa, bandyci. Łap ich, Jack! Bierz ich! Łap wszystkich, kurwa, wszystkich! Bierz ich! Już, się zapasy! Już, już, proszę stąd! Proszę stąd wyjść, opuścić teren, proszę! Interwencja jest! Już pobędę kół wszystkich! Bierz wszystkich, zgodnij, proszę, już, nie!
nie wytrzymam. No kurwa, spierdolę. Ucieknął mi. Ucieknął mi, ja chciałem go chuć. Już, nie ma nas. Wy kurwa, co stoicie i się patrzycie, kurwa, taki burdel. No co miałeś? Co to za burdel tutaj był? Kto ich tu wpuścił? Kto ich zna? Proszę zeznania do mnie. Oj, Jack, ty to jesteś równy gość. Ja to kurwa, ze złem i z występkiem od razu walczę. Kurde, prawie jednego skułem, ale uciekł. Halo, halo, koniki, proszę czekać. O, i mam cię, koniu. I co teraz? Rączki do góry. A, i mam cię. Rączki do góry już, koniu. Dobrze, że się przebrałem. No, dobrze się przebrałem, się na czapy. Chodź z nami tam, koniu. Dzień dobry. Po co? Jest, muszę cię spisać za nielegalne puszczanie dyskotek. A to ja nie puszczałem nielegalnej dyskoteki, panie. To pana ciapka przyszedłem już po. 5, tak pan ma? 275? Tak. To będzie 270 plus 1, 10 5 do ostatniego 1071. Ojejku. 275 plus 1? Jak tam dalej było? 10 5 do 1071. 10 5 do 1071? Bez odbioru. Aha, ale powiedziałem. Bardzo dobrze. Muszę się to gdzieś na ręce zapisać, albo wytatuować. Najlepiej, ja mam na tatuaże normalnie. Ja chyba też te wytatuuję, się mówię dzisiaj, to boli ten tatuaż? A w niektórych miejscach. A jak powiedziałem bez odbioru, to dobrze czy źle? Może pomówić. Tutaj było sprzedawane, ale nie widzę. 248 do 272, uważajcie, tam kręcą się czwórka, na pewno jest ludzi, którzy się właśnie kręcą na ubranek na czerwono, plus jeszcze ta czwórka ludzi, którzy byli w okolicach mieszkania, jak tą dróżką pojedziecie. Ja widziałem, w lusterku widziałem, można nawrócić, ja w lusterku widziałem, w czerwono, jak moje włosy dróżka ogień. Kręciła na czerwono, tam minimum dwóch w maskach była. Gdzie widziałeś? Tu idą, tu. W lusterku ich widziałem. Jest tutaj czwórka na moim 1020 Nicola Avenue. No, ciekawe. Podjeżdżamy? Czy wsparcie? Wsparcie wzywamy? Wsparcie, już jedzie. Kurczę, tak chodzą i te narkotyki sprzedają, a ta młodzież taka naćpana później chodzić, a i łapać. No, dokładnie, proszę pana. Ciekawe, co on ma w tej torbie. Coś tam kiwają, fuck you chyba pokazał. Nie no, podnoszą ręce. Aha, bo ja nie wiem, jak fuck you wygląda. Nie, pokazał fuck you, jak Boga kocham, to jest środkowy palec. Są spisywani? Nie no, pyta się pewnie. Wiesz, no nie widzieliśmy ich na gorącym uczynku, to nic nie możemy zrobić. Nie no, no to tak, no ale jak mówili, że w czerwonym, to coś tam wiemy. No przede wszystkim są zamaskowani. To już podlega pod paragraf. Nie wolno chodzić z zakrytą facjatą? Nie można. Aha. Nawet nie wiedziałem, że te konie tylko wylegitymowałem. Kojarzy pan dyskotekę? Koni? Tak, tak, tak. A on się tak nie boi, ten policjant, on strasznie odważny. Ja to bym chyba się zsikał. Bo sam na czterech to tak słabo. Bo ja bok się to słabo. Nie no, wierzę, ma tutaj wsparcie za plecami, to się nie boi. No, ja mam te, tasera. Tylko? Nie, pistolet też mam i pałę gumową. No, no to akurat. A jak trzeba, to i z latarki mogę przykrzmocić? Ja mam intensyw. Kot szpak. Kot szpak. Kurde, co zarobić, chłopaki? I co?
248 kod 4. Kod 4, czyli zakończenie czynności. No muszę to na ręce zapiszę. Kod 4. 248 do 244. 44 zgłaszam. Ty już należysz do GU, czy jeszcze nie? 203. Ile czasu już pan służy? Drugi dzień. Nie, jeszcze raz. Pan chłabie chyba mnie. Bo pan jest moim przełożonym? W tym momencie tak. Ale to drugi dzień? Od razu po akademii jako deputy się dostałem. Można się zjechać na pączka albo coś? Jasne. Co, głodny jesteś? No, na pączka bym pojechał. To zaznacz na mapie twoją ulubioną restaurację i jedziemy. A ona niedaleko jest, ja sobie z głowy powiem, prostą bym prosił. I przed salonem tatuażu w prawo. Jasne. Tam takie pączki, bo oni z piekarni dostają takie najświeższe. I tu w lewo. W lewo i... No i też ten sklep tutaj. Okej. Kupić coś panu? Musisz na radiu powiedzieć teraz.